W Płońsku na posiedzeniu Rady Miasta 22 lutego głównym tematem była ochrona powietrza i walka ze smogiem. Miasto zapowiedziało kontrolę posesji, co do których zaistnieją podejrzenia, że w paleniskach płoną niedozwolone prawem materiały. Straż Miejska jako instytucja na posesje prywatne, na kontrolę palenisk może wchodzić między godziną 6 a 22. Każdy mieszkaniec musi udostępnić palenisko do kontroli. Natomiast apeluję, aby się nie bać takich kontroli. To nie są kontrole, które mają być typowo kontrolami restrykcyjnymi. Chodzi nam o uświadomienie, czym wolno palić w piecu, czym nie wolno palić. Wśród starszych mieszkańców istnieje przeświadczenie, że każdy produkt, który jest produktem drewnopochodnym, nadaje się do palenia. Problem powstaje wtedy, kiedy w kotłowniach spotykamy płyty meblowe, kiedy spotykamy sklejki. Są to materiały, które zawierają duże ilości farb, lakierów i niestety tego typu materiałem palić nie wolno. Gościem specjalnym na zaproszenie radnego Marcina Kośmidra był zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach, który mówił między innymi o zastosowaniu dronów do badania podejrzanych substancji wydobywających się z kominów. Płońska Straż Miejska chce korzystać z doświadczeń kolegów ze Śląska. W lutym tego roku podpisaliśmy umowę z Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu-Zdroju. Laboratorium to wyposażyło Straż Miejską w Płońsku w pojemniki. Są to pojemniki metalowe, gorący popiół, gdzie istnieje realna możliwość stwierdzenia tego, co rzeczywiście w tym piecu w danym momencie jest. Możemy pobrać bardzo, bardzo gorący materiał. Materiał, który da nam bardzo dobry obraz tego, co znajdowało się w piecu. Miasto planuje kolejne inwestycje i partycypowanie w kosztach mieszkańców, żeby obniżyć wskaźniki stanu zanieczyszczenia powietrza. Jak powiedział burmistrz, sporo udało się już zrobić. Między innymi... W ramach wieloletniego programu przeprowadzamy termomodernizację budynków użyteczności publicznej. I dziwne, że również nie dostrzegają tego krytycy, ale pan premier Morawiecki wskazał termomodernizację jako jedną z najskuteczniejszych metod walki ze smogiem. A właśnie hala sportowa i całe obiekty sportowe zostały poddane termomodernizacji. Mało tego, żeby pozyskać energię ze źródeł odnawialnych, ustawiliśmy tam panele do ogrzewania wody w basenie. Również w sposób systemowy przeprowadzamy termomodernizację w zasobach, w gminnym zasobie mieszkaniowym. W ostatnich latach gmina miasto Płońsk pozyskała dofinansowanie na zakup około 100 nowych kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych. W roku bieżącym przewiduje się 2 nabory. Prosimy mieszkańców Płońska o bieżące kontaktowanie się z Urzędem Miasta w tej sprawie. Radny Kośmider zaapelował o współpracę w sferze ochrony środowiska ponad podziałami. Oddychamy tym samym powietrzem. Ja wskazuję, że jest problem bardzo duży w Płońsku. Musimy to zrobić ponad podziałami politycznymi, partyjnymi. Musimy się zjednoczyć, bo oddychamy tym samym powietrzem. Nasze dzieci, nasze rodziny, płońszczanie. Komendant Straży Miejskiej w Płońsku przedstawił listę materiałów objętych zakazem spalania w domowych piecach. Mówimy o materiałach, które są zabronione do termicznego przetwarzania w przydomowych kotłowniach. Są to na pewno wszystkie materiały, które folie, butelki, petki, płyty meblowe. Są to miał węglowy, który ma średnicę mniejszą jak 3 mm. Tymczasem mieszkańcom Płońska pozostaje obserwować mapę skażenia powietrza i uczestniczyć w proekologicznych projektach miasta.